Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd rzeczy ze sklepu Reserved. I mam tutaj oczywiście najwięcej sukienek, które bardzo lubię kupować, ale mam też ciekawą bluzkę i dosyć drogie leginsy. Kilka rzeczy, jakie dzisiaj Wam pokażę, będzie z nowej kolekcji, a kilka możecie jeszcze kupić po przecenie, bo są na wyprzedaży. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam dzisiaj Wam do pokazania, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy od sukienki, którą kupiłam już w tańszej cenie. Była przeceniona, ponieważ jest to sukienka z kolekcji jeszcze jesienno-zimowej. Ona występuje w kilku kolorach. Jest jeszcze taka piękna, ciemna zieleń, taka ciemno-butelkowa zieleń dostępna. I tamten kolor sukienki bardzo podobny z Reserved, ale sprzed 2 lat ja mam w swojej szafie, więc teraz chciałam spróbować jaśniejszej wersji. No i zamówiłam sobie tą. Ona na stronie wyglądała na taką ładną beżową. Myślałam, że to będzie bardziej taki neutralny odcień, albo może chłodniejszy. Na żywo jest to kolor takiej pastelowej żółci. Jest to taki bardzo jasny, żółty kolor. Pastelowy, żółty kolor. I ten kolor bardzo kojarzy mi się ze świętami wielkanocnymi, więc myślę, że jeżeli będziecie chciały sobie znaleźć coś na święta wielkanocne, to jest to fajna opcja. Sukienka jest bardzo ładnie uszyta. Tutaj jest mocno rozkloszowana od talii. Tutaj widzicie, jest jej sporo, więc bardzo fajnie tutaj tak się leje, układa. W ruchu też bardzo fajnie wygląda. Tworzą się tutaj takie falbanki. W talii jest odcięta i ma dołączony z tego samego materiału pasek. Tu jest zapinana na guziki oraz też na zameczek z boku jest zapinana. Ma kołnierzyk, czyli jest to taka właśnie koszulowa sukienka. Długi rękawek, który kończy się u mnie przed nadgarstkiem. Ja mam rozmiar na sobie S. Sukienka jest wykonana z takiego bardzo milutkiego, cieniutkiego ala weluru. Takiego jakby troszeczkę zamszu, weluru. Jest taka właśnie miła w dotyku, bardzo przyjemna. Jednak jest to 100% poliester. I ona grzeje. Powiem Wam, że jest ciepło w tej sukience, więc jeszcze na taką chłodną wiosnę, jaką mamy teraz, myślę, że się sprawdzi. Ja te sukienki z Reserved bardzo lubię. One naprawdę bardzo ładnie wyglądają, są ładnie uszyte, nie mają kieszeni. Jednak chyba dla mnie ten kolor nie będzie trafiony. Raczej nie pasuje mi taki kolor, tak myślę. Może bardziej będzie pasował blondynkom o delikatniejszej urodzie. Dajcie znać, co o niej uważacie. I przechodzimy do następnej rzeczy. Kolejna sukienka to już zdecydowanie letnia propozycja w mocnym kolorze. Mamy tutaj taką żywą pomarańczę. Sukienka jest na ramionczkach i ramionczka są regulowane. Tutaj na dekolcie ma dodatkową warstwę materiałów, którą możemy sobie zawiązać w postaci takiego tutaj supełka. I robi nam się tutaj taka właśnie wstążeczka. Więc ten dekolt możemy sobie też troszeczkę bardziej ścisnąć, jeśli chcemy. Ona tutaj nigdzie nie jest usztywniana, jest taka luźna, uszyta z cienkiego materiału, zapinana na guziczki. Guziczki tutaj się kończą, dalej już mamy rozporek. Sukienka jest długości midi. Kończy mi się tak troszeczkę za kolano, zbliża się do połowy uda na 1,70 m. Dekolt ma bardzo ładny, literkę V. Ramionczka są cieniutkie, są też regulowane i z tyłu mamy tutaj ściągacz, ściągany ma taki materiał, więc tutaj się fajnie wszystko dopasowuje. Sukienka jest uszyta z materiału ze 100% wiskozy. Ten materiał może delikatnie prześwitywać, ale jest bardzo przyjemny dla skóry. Dajcie znać, co uważacie o tej sukience. Jak dla mnie, no to jest właśnie taki mocny kolor, zdecydowany, więc może nie każdemu on pasować. No i ta długość sięgająca już prawie do połowy łydki też nie każdemu może pasować. Kolejna sukienka to chyba będzie mój faworyt z dzisiejszego filmu. Bardzo mi się podoba, już jak ją założyłam i zobaczyłam, to widzę, że prawdopodobnie ze mną zostanie. Sukienka jest uszyta z materiału ze 100% bawełny.
I dosyć sporo tego materiału na tą sukienkę poszło. Do tego w cenie mamy dołączony do tej sukienki razem ten pasek. Jest to taki cieniutki pasek z ekoskórki, szeroki, ze złotą klamrą. Sukienka ma kieszenie. I tutaj jeszcze mi szeleści właśnie opakowanie od tego paska, który jest tutaj doczepione do szlufki. Sukienka ma kieszenie, więc jest bardzo wygodna. Sukienka jest zapinana na guziczki. Guziki ma w kolorze materiału, czyli też takie karmelowe. I schowane one są jeszcze za paskiem z tego materiału, więc guzików nie widać. Rękawy ma takie za łokieć, no 3/4, troszeczkę bufiaste, ponieważ są tutaj szersze, zwężane na dole. Kończą się tak w sposób taki jak koszula. Zapinane są tutaj jeszcze na dole na dwa guziki. Sukienka oczywiście ma kołnierzyk, możemy tutaj sobie zrobić ten dekolt, tak troszeczkę rozchylić ten kołnierz. No i bardzo fajnie wygląda, szczególnie właśnie z tym paskiem. Podoba mi się również jej kolor, bo wydaje mi się, że pasuje do obecnego mojego koloru włosów. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z tyłu. Tak się prezentuje. Dajcie znać, co o niej uważacie. Ona tutaj oczywiście w talii jeszcze ma gumeczkę wszytą, więc jest taliowana, ale i tak paskiem zakrywamy sobie tą gumkę. No i tutaj ma odszycie, gdzie jest doszyta właśnie taka jeszcze szersza warstwa materiału. Daje to złudzenie takiej jeszcze szerszej tutaj na dole falbanki. Kolejną rzeczą jest również sukienka, ale już taka bardzo na luzie. Sukienka dresowa, bez rękawów. Jak widzicie, tutaj ma kaptur, czyli jest uszyta tak jak taka bluza. Sznureczki ma też do tego kaptura. Ma tutaj takie kangurkowe kieszenie. No i jest bardzo długa. Jest długości mniej więcej tak jak ta pomarańczowa sukienka. Czyli za kolano, no prawie do połowy uda. Na bokach, przed kolanem ma rozporki. Sukienka jest uszyta tak bardziej na prosto. Nie ma wyraźnie zaznaczonej talii. I z tyłu troszeczkę nie podoba mi się, jak właśnie wygląda tutaj na plecach, że w ogóle się nie zwęża i tak ten kolor tutaj bardzo odstaje. Jednak mimo to jest to bardzo ciekawa propozycja. Znowu mamy tutaj naturalny materiał, 100% bawełna. Jedynie co mi jeszcze w niej nie pasuje, to ten kolor. Jest to taki szaro-brązowy kolor. Bardzo chłodny, taka troszeczkę kawa z mlekiem. No taki już szarawy bardziej odcień. A ja chyba wolę cieplejsze troszeczkę kolory. Kolejna sukienka mocno przywołuje wiosnę. Zobaczcie, ma przepiękny wzór, kwiaty w takim mocniejszym kolorze, na jasnym, nudziakowym, takim beżowo-różowym tle. Przepiękna jest, naprawdę śliczna. Wydaje mi się, że będzie pasowała wielu kobietom, wielu dziewczynom się też spodoba. Jest uszyta z cieniutkiego materiału, jest to 100% wiskoza. Czyli znowu materiał bardzo przyjemny i przewiewny. Jak widzicie, ona po środku tutaj ma guziczki do talii, ale tutaj jest zszyta, te guziczki nie są rozpinane, ona jest tutaj bardzo szeroka i nakładamy ją po prostu przez górę, nie ma tutaj żadnych rozpięć, zameczków, nigdzie się nie rozpina. Jedynie później w talii ją sobie ściągamy tym sznureczkiem. Sznureczek jest tutaj tak schowany za warstwą materiału. Rękawki szerokie, zakończone ściągaczem na dole. Tutaj jest taka gumka, więc robią się takie delikatnie bufiaste, baloniaste. No i na dole już tak luźno puszczona, jest jej sporo. I zwróćcie uwagę, jak jest ciekawie uszyta. Ja to zauważyłam, gdy ją prasowałam przed przymierzeniem. Zawsze te bardziej pognieciane rzeczy przelatuję troszeczkę parownicą, żeby jakoś tam wyglądały na filmie. No i zauważyłam, zobaczcie, tutaj przez środek mamy szew. I tak, na jednej połowie, na prawej stronie mamy tutaj pierwsze przeszycie. Na lewej stronie to przeszycie jest troszeczkę niżej. I znowu później na dole, po prawej stronie mamy przeszycie. Więc tworzą nam się tutaj takie delikatne marszczenia, ale tak na przemian, tak nieregularnie, więc no to jest bardzo ciekawie uszyta. Troszkę jest podobna w swoim kroju do tej karmelowej sukienki, tej o kolorze tofi, o której mówiłam, że mi się bardzo podoba. Ta sukienka moim zdaniem też jest prześliczna.
Jednak nie wiem właśnie, czy to są moje kolory i te wzory. Czy to jest mój styl? No właśnie nie do końca. Mi się ta sukienka kojarzy z taką kobietą o delikatnej urodzie, z taką blondynką. Naprawdę myślę, że pięknie by wyglądała na takich dziewczynach. Nie wiem, czy dla mnie właśnie nie jest troszeczkę za delikatna, taka zbyt różowa i pastelowa. Pokażę Wam jeszcze na koniec, jak wygląda z tyłu. I też proszę dajcie mi w komentarzach, co Wy uważacie, jak ona na mnie wygląda. Napiszcie, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, że ten film oglądaliście. No więc tak wygląda z tyłu. Bardzo w porządku, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Ładnie tutaj zaznacza się talia, przez to, że możemy tym sznureczkiem sobie tutaj materiał ściągnąć. Dekolt ma też bardzo fajny taki V, tutaj delikatny, taki koszulowaty, taki jak bluzka, po prostu kończy się ten dekolt jak bluzka. Więc sukienka bardzo śliczna, myślę, że mogę Wam ją polecić. Kolejna sukienka to już taka swetrowa sukienka czarna, dosyć luźna, wykonana z bardzo elastycznego materiału prążkowanego. Te prążki tak lecą pionowo. Jest to sztuczny materiał, w większości poliester i poliamid z domieszką jedynie wiskozy. Mi się one bardzo spodobała, ponieważ ma rozkloszowane takie szerokie na dole dzwonowate rękawy. Dosyć fajnie to wygląda. Dekolt dosyć taki zabudowany, zakryty, łódeczkowaty, delikatnie się zwęża w talii i na dole już się rozszerza. Bardzo prosta, taka swetrowa, dzianinowa sukienka. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z tyłu. Jest to najkrótsza propozycja z tych dzisiejszych. Kończy się dużo przed kolanem, tak. Wygląda na długość, 3,70 m i nie powala niestety. I tym składem, i też tym wyglądem. Jakoś tak, no zwykła taka po prostu, bardziej basicowa. Dosyć ciekawa, ale jednak ja jej sobie nie zatrzymam. Ostatnia z sukienek w tym filmie to również dzianinowa, prążkowana, taka swetrowa sukienka. Tylko tym razem w beżowym kolorze, to jest bardzo ładny odcień. Ma tutaj delikatny golfik, taki półgolfik można powiedzieć. Ja go troszeczkę jeszcze sobie zachyliłam. I niestety ten golfik troszeczkę drapie. Czuję na ciele tą sukienkę, mimo że tutaj mamy 52% wiskozy i reszta to jest sztuczny materiał, poliamid, poliester bądź elastan, więc ta sukienka nie powinna drapać, nie ma tutaj w składzie wełny, a jednak swędzi. Troszeczkę mnie skóra swędzi pod tą sukienką, co już dla mnie jest powodem do zwrotu. Sukienka jest w takim łyżwiarskim stylu, można powiedzieć. Jest taka rozkloszowana, no tak mi się kojarzy, jakbyśmy miały iść w niej na łyżwy, i na łyżwy figurowe i tańczyć jakieś piruety. Myślę, że by się nadała do tego. Z tyłu bardzo dobrze wygląda, dopasowuje się bardzo ładnie do sylwetki, jest taliowana, tu ładnie te prążki, ten materiał tutaj nas ściska, tak otula, całą sylwetkę otacza i bardzo fajnie po prostu wygląda, jednak może też podkreślać, jeśli mam jakiś tam brzuszek, to tutaj też akurat go widać. Ta sukienka ze mną nie zostanie właśnie ze względu na ten drapiący tutaj kołnierzyk i też wydaje mi się, że dekolt powinien być troszeczkę jednak większy, tutaj troszeczkę bardziej otwarty, też by to się lepiej prezentowało. Ostatnie dwie rzeczy w dzisiejszym filmie to bluzka i leginsy. Zacznijmy sobie może od tych leginsów. One były bardzo drogie, kosztowały 200 zł. Na dole mają tutaj taką zakładkę, takie coś, co możemy sobie założyć na piętę, bądź nie wiem, może nawet schować za obcas na bucie. No i tutaj ta zakładka może powodować, że te spodnie, te leginsy nie będą nam do góry podjeżdżać. Jednak no myślę, że nie ma takiego problemu w większości leginsów. Są one zrobione z bardzo przyjemnego, miłego w dotyku materiału. 80% jest to wiskoza i reszta poliamid oraz elastan, bądź poliester i elastan, oprócz tej wiskozy, która jest w większości. Więc tutaj są bardzo wygodne. Ja mam na sobie rozmiar S
i wszystkie ubrania, jakie dzisiaj Wam pokazuję, właśnie są w rozmiarze S bądź 36 i to jest na mnie w reserved świetny rozmiar, idealnie pasuje. Tutaj w talii mają gumkę taką dosyć szeroką, jest to wysoki stan, co mi bardzo odpowiada. Tak się prezentują, jedynie właśnie ta zakładka tutaj, ta gumeczka, bo jest tutaj jeszcze rozciągany kawałek gumki doszyty. Jedynie to mi tak troszeczkę nie odpowiada, bo dziwnie się z tym czuję, po prostu nie jestem przyzwyczajona do czegoś takiego napięcia. Może gdybym miała założoną tą gumkę już na skarpetki, to bym jej tak mocno nie czuła. Jednak jeśli to ten dodatek ma podwyższać tak bardzo właśnie cenę tych leggingsów, to nie wiem, czy są tego warte. Przechodząc do bluzki teraz, mamy tutaj właśnie rozszerzane znowu dzwonowate rękawy, które ja, jak już mówiłam, bardzo lubię i prezentują się one lepiej niż w tej sukience czarnej. Rękawy są zrobione z takiego prześwitującego, cieniutkiego materiału i są plisowane. Bluzka jest kopertowa, mamy tutaj jedną część materiału, która kończy się paskiem, przechodzi ten pasek w otwór, który mamy w tej części materiału i tak samo tą stronę zakładamy, na drugą stronę zawiązujemy wszystko tutaj tymi paskami na boku. Możemy zrobić oczywiście kokardę, możemy tak to puścić luzem i tak to wygląda, więc mamy taki kopertowy dekolt na zakładkę, robi się takie V tutaj delikatne. Możemy sobie ten dekolt troszeczkę regulować właśnie tym, jak bardzo nałożymy na siebie te dwa materiały. Możemy więc troszeczkę tego dekoltu tutaj pokazać więcej. Ja to tak ścisnęłam, tak na maksa można powiedzieć, żeby tutaj w talii wszystko się dopasowało. I bluzeczka jest bardzo ładna, robi taki fajny efekt właśnie dzięki tym rękawom. Tył wygląda tak. Oczywiście tej bluzki nie nosiłabym tak do leggingsów, ponieważ no, moim zdaniem leggingsy to nie są spodnie i do leggingsów zawsze noszę coś dłuższego, takiego za pośladki, a tą bluzkę po prostu nałożyłabym do jeansów czy do innych spodni z wysokim stanem. Więc tak ją tylko Wam tutaj pokazuję z leggingsami, tylko na potrzeby dzisiejszego filmu. I nie wiem właśnie, co zrobić z tymi leggingsami, czy je odesłać, czy je sobie zostawić, bo ten materiał jest grubszy, taki fajniejszy, wygodny. I też dobrze leżą, oraz ta bluzka. Nie wiem, czy miałabym w niej gdzie pójść, bo jest taka troszeczkę wyjściowa, taka ozdobna bardzo, ale jest też czarna, a ja w czarnych rzeczach bardzo mało chodzę. No i nie wiem, muszę się nad tymi dwiema rzeczami zastanowić. W tych rzeczach będę się już z Wami żegnać. To wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć!